kim są żony wielkich ludzi? Czy są szczęśliwe? Bardzo często żony wielkich postaci historycznych były gdzieś tam w cieniu i jakby nie istniały. Nawet dziwimy się, że w ogóle u jakiegoś tam człowieka, naukowca była żona, ponieważ nic o niej nie wiemy. I tylko w naszych czasach pojawia się taka moda i zainteresowanie żonami wielkich ludzi. Przy czym ta moda i to zainteresowanie najczęściej dotyczy takich osób publicznych, gwiazd, show biznesu, sportu. Wtedy jest zainteresowanie, jak tam ta żona żyje, gotuje, w co się ubiera, co ona myśli, tam ktoś się interesuje. Ale na ogół, jeśli chodzi o takie wielkie postacie historyczne, no i wyobraźmy sobie takiego jakiegoś naukowca, a więc to nie jest osoba publiczna. Niektórzy naukowcy tylko przy tam gdzieś końcu swojego życia coś osiągnęli. Niektórzy naukowcy borykali się z porażkami dziesiątki lat, a więc próbowali coś tam odkryć czy wynaleźć. I wszyscy wokoło nie wierzyli w to, że to jest możliwe. Nie wierzyli inni uczeni, naukowcy, a więc sąsiedzi, krewni, tylko ta żona wierzyła w to, że ten człowiek wcześniej czy później coś osiągnie. Zobaczmy, na co chcę Waszą uwagę zwrócić, że ci naukowcy, którzy tak naprawdę coś cennego wnieśli w rozwój cywilizacji, ludzkości, coś tam wynaleźli pod koniec swojego życia, całe życie nad tym pracowali. Po śmierci gdzieś tam zostali docenieni. A tym bardziej nikt nigdy nie zwracał uwagi na żonę tego człowieka. Ale tak naprawdę cały sukces tego naukowca był możliwy tylko dlatego, że go wspierała jego żona. To nie chodzi o to, że ta żona prała, gotowała i prasowała koszulę, którą ten tam naukowiec czy ktoś tam, jakaś tam osoba publiczna nakładała. To nie o to chodzi, ale ta żona była wsparciem moralnym. Czasami ci naukowcy, jak się okazuje, tracili wiarę i zaangażowanie w to, czym się oni zajmowali. Potrzebowali wsparcia moralnego, potrzebowali motywacji. I bardzo często żony tych naukowców, one taką pomoc okazywały swoim mężom. I to jest niesamowite, że tak naprawdę wielkie osiągnięcia były możliwe tylko dlatego, że oni współpracowali ze sobą, że to były małżeństwa, które wspólnie osiągnęły coś, ale my widzimy tylko jakby męża, jego tam osiągnięcie. Nie widzimy bardzo często całej roli kobiety, która pomagała temu mężowi. I chciałem zwrócić Waszą uwagę, że tak naprawdę dzisiaj cała ludzkość, całe społeczeństwo, cywilizacja to są małżeństwa, to są rodziny i co by nie było osiągane, to zawsze jest ten dom rodzinny, gdzie czy to kobieta coś osiągnęła, to ona ma w domu rodzinę i męża, która ją wspiera. Czy też mężczyzna coś osiągnął i w domu jest żona, która go moralnie i wspiera i go uzupełnia i daje jemu możliwość, żeby on coś osiągnął w życiu, nad czym się skupił i jakiś tam sukces osiągnął. I wszyscy widzą tylko wtedy jedną osobę, nie widzą partnera życiowego tego kogoś. Ale chciałbym jeszcze na coś zwrócić uwagę, że wielkość człowieka my nie zawsze dobrze oceniamy. Co świadczy o wielkości człowieka? No oczywiście on coś tam osiągnął, no ale to nie wszyscy będziemy tak dużo osiągali. Są przeciętni, zwykli obywatele, dobrzy ludzie i mężowie. I to są wielcy ludzie, na których musimy zwrócić uwagę, że każde małżeństwo buduje nasze społeczeństwo, a więc to mechanik, jego żona i rodzina, którzy wykonują jakąś cenną pracę dla społeczeństwa, to fajni ludzie, fajni mężowie, którzy wracają po pracy do domu i wspierają swoją żonę, wychowują dzieci, dobrze wykonują swoje obowiązki. Ci obywatele, tacy pospolici w swoich zawodach, to są wielcy ludzie. Jednak jest jeszcze grupa ludzi, która chce być taką wielką. Są ludzie, którzy z powodu swoich kompleksów niższości ciągle próbują zostać jakimś takim wielkim człowiekiem. I tutaj bym wspomniał, że nie wszyscy są wielcy. I im bardziej człowiek próbuje siebie podnieść do góry, wywyższyć, tym jest tak naprawdę mniejszy. I nie jest przyjemnie być z takimi ludźmi, obcować się, przyjaźnić, czy mieć takiego człowieka w rodzinie. A więc o co chodzi? Ludzie, którzy się wywyższają, jest to bardzo nieprzyjemne dla tych, którzy ich otaczają. Próbują sami siebie podnieść, chociaż tak naprawdę ci ludzie nie przedstawiają sobą jakiejś tam szczególnej wartości, nic nie osiągają, siedzą w domu i
Jak to się wyraża, że oni się wywyższają? Są dwa sposoby. Albo źle się wyrażać o innych, poniżać innych, albo siebie wywyższać. I zobaczcie, że w kontakcie tacy ludzie, czy też w małżeństwie, w rodzinie, taki człowiek bardzo często używa słowa ciągle, zawsze, a więc tykają innych. Ty ciągle nie masz racji. Ty ciągle powtarzasz ten błąd. Ty ciągle robisz to niedobrze, nie tak. Zawsze, nigdy, znowu. To są wyrażenia ludzi, którzy mają kompleksy i próbują się wywyższać. Ten człowiek mówi o sobie. Ja wiedziałem. A ja mówiłem, że tak będzie. Zobaczcie, oni podkreślają swoją wyższość, negatywnie generalizują, mówią źle o swoich najbliższych, o żonie, o dzieciach, o politykach. To jest maniera jakby oceniania innych, mówienia w ten sposób. Tacy ludzie siebie porównują z kimś tam, z wysoko postawionymi. Tacy ludzie porównują swoją żonę albo swoich wrogów z jakimiś innymi ludźmi. A więc to sposób bycia, to słownictwo pokazuje, że ten człowiek, on się wywyższa. I tak naprawdę to nie jest wielki człowiek. Takim żonom, które żyją z takimi ludźmi, ja współczuję, to nie jest żona wielkiego człowieka. Oczywiście to wszystko podlega zmianom. Jeśli te osoby dostrzegą to w swoim słownictwie, w swój problem, to wszystko podlega zmianom. Można zostać wielkim człowiekiem. I to jest piękne w tym wszystkim, że odpowiednimi słowami, tym, że wywyższamy innych, że jesteśmy skromni, pokorni, możemy być wielkim człowiekiem. I to jest piękne, że my mamy wpływ na to, kim jesteśmy w swoim życiu.